Bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek The Thing. W tym odcinku postaram się nie ginąć tak często jak poprzednio. A co z tego wyjdzie, to dopiero zobaczymy. Teraz tylko tu pozostaje pytanie, gdzie my mamy iść, w którym kierunku? W tamtym, tak? Tutaj to było, panowie? Nie podpowiecie. Wy tylko potraficie narzekać niestety. Tak, w tym kierunku tutaj były beczki i działko. Inżynier? I need an engineer. Don't tell me we're gonna die. Okay. All right, look, I'm okay. Cieszę się, że wszystko z tobą w porządku, ale czy na pewno? Na pewno. Tylko jak przemieniliśmy się... Oh, fucking hell! Już myślałem, że ten się przemienił w kogoś. Dobra, prawie... No, nie prawie, trochę ponad połowę zdrowia. Okej, tu jest jakiś koleś. Już się zorientował, o co chodzi? No chodź, 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 chodź. A on się powinien zjarać do... Nie, nie powinien. Gdzie jesteś, skurczybyko? A wy idziecie za mną? Dlaczego tylko ty jesteś? Fuck! Gdzie tamten? Coś otworzyłem, nie? To zły pomysł. Co ty chcesz naprawić? Nie możemy tego rozwalić. O tak, biegnij w płomienie. No to jest naprawdę bardzo, bardzo mądry pomysł. Okej. Czy tutaj wszystko? Coś do zabrania? Nie. Beczki rozwalone. To otwiera to. Dobra. Wygląda na to, że wszystko. Gdzie mi się tu czai? Dobra. Nie. To tylko wygląda. Jakbyś nie zauważył, skradał się do nas wróg. No, napraw to. Gdzie podział się ten komandos? Nie mam zielonego pojęcia. Jakie... Oh, shit! A, bo to pierwszy. You're in bad shape, soldier. What happened? Whitley. He tried to gun me down. But he didn't quite finish the job. I'm hurt bad. Okay. Get me a weapon. Chciałbym ci dać broń, ale... Ale nie. Kurde. Cześć. Nie wiesz skąd. Komputer. Do Faradaya. Z komory prób broni. Czy mógłbyś sprawdzić wyniki naszych drugich doświadczeń, drugich badań?
Czy zgadzają się one z twoimi oczekiwaniami? Degeneracja molekularna tego czegoś, tego. The thing. 100%. Degeneracja. Nie, degradacja czegoś, coś. 98%. Efektywna utrata energii 1,2%. I coś tam 0,4. Jeśli to nie jest to, czego oczekiwałeś, proszę. Proszę uaktualnij swój projekt i przeprowadzimy kolejne testy w głównej zbrojowni. Brzmi ciekawie. Wiem, że z tobą wszystko okej, chłopie. Powiedzmy, że wszystko okej. Czy jeszcze tutaj coś. O, tu coś leży. Czy ja mogę to podnieść? Flamethrower. Chodź, 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 medyk. Medyk, którego trzeba leczyć, no to jest coś dziwnego. Amunicja, dziękuję. 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 I tu jest kolejna amunicja, tak? O, shit! O, sorry, medyk! A, nie ma to jak zabić własnego. Heady same. Dixon. Damy ci trochę amunicji. A sami wyzbieramy wszystko, co tutaj leży. Coś tutaj możemy sobie zabrać. Włączmy latarkę. Apteczka. Nie wiem, jak jest z naszym zdrowiem. Chyba było na fulla. To jest właśnie problem w tej grze, że nasz pasek zdrowia nie wyświetla się bezpośrednio na ekranie, tylko musimy najczęściej zgadywać, na jakim poziomie to nasze zdrowie jest. O, shit, man! What the fuck happened here? Restart. Okej, jesteśmy tylko z nim. Niech wam będzie. Otwórz te drzwi. To coś już uciekło. Jeszcze się nie zjarał. No. Ja chciałem to. Strzelaj, strzelaj, bo ja nie będę robił wszystkiego za ciebie. Aha. Zapomniałem, że my możemy to naprawić. Nie, o, dobra. Tym razem nie będziemy tracić amunicji. I need an engineer. Kurde, no zauważyli nas, no co za. Hedzik. Hedzik. Nie udało się. Hedzik. Filmik sobie przyspieszymy, nie ma sensu go oglądać. Czy jeszcze mam apteczkę? Mam. Dobra, zużyjemy na ciebie dwie. Ty oczywiście nie wiesz skąd, nie wiesz gdzie. Przeczytamy sobie na wszelki wypadek ten. Chciałem powiedzieć artykuł, ale to artykułem nie jest. Amunicja do snajperki. I sama snajperka. O tak.
No to nawet wyszło nam na lepsze, że... Wow, 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 proszę się nie przecinać. Nie mam dla ciebie broni, chłopie, zrozum to. Dobra, wszyscy są zdrowi, tak więc nie ma sensu. Nie, to tylko wygląda zabezpieczone. Dziękuję. Damy ci trochę amunicji. Gdzie my to zginęliśmy, już nawet nie pamiętam, szczerze powiem. Tam nic nie było. Nie, było coś. Ta kapteczka. I co, i tym razem przeciwnicy nie wyskakują? What the fuck? Witam wszystkich ponownie. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym poprzednio zginąłem. Od razu mówię, że ta część tego odcinka jest nagrywana znacznie, znacznie później niż poprzednie części, a raczej niż poprzednia część owego odcinka. Zresztą zapewne zauważyliście, że na kanale była cisza. Jakoś nie miałem nie tyle co weny, ale ochoty do nagrywania. Co my tu mamy? Okej, dobra, zrobiliśmy jedną wielką rozpierduchę. Dziękuję. Czy ja też w jakieś... Nie, nie mogę otworzyć. Czyli zakładam, że musimy iść właśnie... Gdzie? Kto? Przecież nikogo tam nie ma. Ludzie, spokojnie, tam wszystko wybuchło. Roadway Power. O tak, zasilanie. To zawsze się przyda. I przeciwnicy byli już widoczni, tak więc ja może sobie tutaj zostawię ich. Zostaniecie? Zostaniecie. Ja chciałbym się właśnie trochę przemknąć tędy. Byli widoczni przeciwnicy jacyś? Ja tam kogoś widziałem. Czy ja mógłbym ich jakoś właśnie w jakiś sensowny sposób załatwić? O chłopie, zrobiłeś pośmiertnego ślizga. Dobra. Dobra, niech będzie latarka. Najbezpieczniejsza rzecz do trzymania w ręce. Chodźcie. O, właśnie, ulecz mnie, ulecz mnie. A zresztą ty mnie już leczysz, dobra. Co z tego, że biegnę przed tobą 2 metry, ale ty mnie i tak uleczysz. Ręce, które leczą. Dziękuję za broń. A raczej amunicję. O, granacik, nie? Nie ukryjesz się. No, chłopie, dałbym ci broń, gdybym miał, ale nie mam sam, tak więc... Cóż ja ci począć mogę? No, wychyl się. Bierz ile wlezie. No, chłopie, napraw.
Ty co tam robiłeś? Dziękuję. Okej, to nie wy... Cześć. Czy jesteś tutaj sam? Ja chcę się tam dostać. Jak ja się tam mogę dostać? Jak chcę się tam dostać? Gdzie? Kto? O! Mogę to zniszczyć? Nie, nie mogę. A teraz? Też nie mogę. Który dziad to się zmienił? A, jakiś nowy. Odejdź ode mnie. A mówiłem, żebyś odszedł, ale nie. Medyk. Medyk. No to nie. Łaski bez. Aha, to tamten się zmienił, dobra. Spoko, koleś, spoko. Co my tutaj mamy? Adrenalinę. Wszyscy spokojni, wyluzowani, nic się nie dzieje. Ja chcę się tam dostać. Nie wiem jak... Gdzie? Głupie skrypty. Tam widziałem jakiś przełącznik. Gaśnica, trzecia. O, Holender, jasny, co tu biegnie. Ups, sorry, medyk. O, fuck. Chodź tu. Ten padł, padł. Dobra. Co mi to da, że to naprawię? O, genialnie, po prostu genialnie. Tak może... Właśnie. Chodźcie tu, chodźcie zaraz. Jednego przytulę. Gdzie jest kolejny do przytulenia? Kolejny. Wszyscy? Wszyscy. O cholera! Co to jest? Ja tam... Chciałem powiedzieć, ja tam nie wchodzę, ale... Widzę, że gra postanowiła... zdecydować za mnie. Nie, mnie tu nie ma! Mnie tu jak najbardziej nie ma. Czy ja w ogóle mam tu jakieś pole manewru? Nie, nie mam. No. Tak. Jedna apteczka. I druga apteczka. Czy jest jakiś sposób, żeby cię załatwić? Może tak trochę... Nie fair? Nie wiem, czy ty w tym momencie obrywałeś, czy nie obrywałeś. Ała, ale ja na pewno oberwałem, ja znowu oberwałem. Tu coś jest. Czy to ma wyglądać właśnie na takiej zasadzie? A tak, ty sobie tam stój. O, Holender.
Dobra, być może to już lepiej będzie, żebyśmy zginęli. Wyjdzie nam to na zdrowie. Main menu. Low. Assimilation complete. We're gonna die here. O, ty tu nawet jesteś jeszcze. Ale ty się i tak za chwilę zmienisz, więc... I'm okay. Tak, na grubego zwierza gruby kaliber. Płoni! Ups, nie tak będzie. Chodź tu! Nie uciekaj! Nie bój się mnie, ja ci krzywdy nie zrobię. A ten się w końcu przemienił, czy nie? Cześć. Wiesz co, panie? Take weapon and ammo. Take weapon and ammo! Dobra. Gra najwidoczniej nie chce mi pozwolić zabrać. Uleczymy się. I skoro teraz już znamy sposób, jak tego dziada tutaj trochę pomęczyć, oczywiście wyciągniemy strzelbę. Nie snajper, strzelbę. Przeładuj. Straciłem dwa naboje w ten sposób, ale... Inwentory. Inwentory. Czy ty spłoniesz? Main menu. Load. Na szczęście teraz tylko wystarczy zejść do tych drzwi, otworzyć je i będziemy przy walce. No już, już panowie. Już, już. Spokojnie. Dobra, apteczkę weźmiemy sobie do ręki, żeby było nam łatwiej. To sobie... Aha, nie mogę tego ominąć. Co to jest ten przełącznik za nim? To mnie ciekawi. O, ty tu jesteś tym razem. To bardzo źle, że tutaj jesteś. O, shit! Czyli pozostaje nam tylko i wyłącznie ten karabin. Wejdź tu, dziękuję. Czyli teraz musimy go wymanewrować. Zrobić tak. Pod
zapalić skurczydrania. Jest! Padł skurkowaniec jeden. Nie mam już apteczek, ale co z tego? Ty tam miałeś jakiś ładny włącznik za sobą. Czy ja się do niego mogę teraz dostać? Mogę. Pokonaliśmy bossa. I myślę, że właśnie na tym zakończymy ten odcinek. To, co teraz dograłem do poprzedniego, plus materiał z poprzedniego właśnie, będzie, myślę, że wystarczający na jeden pełny odcinek. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i oczywiście do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.